Z Bukowej Góry w Dąbrowie Górniczej wyciętych zostanie kilkaset drzew. Prace ruszyły z początkiem lutego. Zaniepokojeni mieszkańcy protestują, bo jak mówią, skala wycinki jest przerażająco duża. Myślę, że też bardzo miejsce ważne dla miasta, bo i uwzględnione w ostatniej ogólnej waloryzacji przyrodniczej, która właśnie dla miasta została wykonana. Jest to też miejsce, które jest wskazane do ochrony prawnej. Ma tam powstać rezerwat, czy też są plany rezerwatu, które miałby tam powstać. No więc dlatego takie zainteresowanie, myślę, i mieszkańców i mieszkanek miasta tym, co tam się teraz dzieje i odbywa. I dlatego też taka spora akcja i mobilizacja osób. Skali wycinki drzew sprzeciwia się również prezydent miasta, który zamieścił w internecie film wyjaśniający, że prowadzone przez Lasy Państwowe prace miały obejmować mniejszy zakres niż obejmują w rzeczywistości. Prezydent Dąbrowy odcina się również od informacji, jakoby prace pielęgnacyjne miały być wykonywane w związku z wykopaliskami archeologicznymi prowadzonymi przez Muzeum Miejskie. Mowa była o tym, że na ponad 20 hektarach będzie wycinanych około 20-30 drzew na hektar. Natomiast nasza wizyta tam na miejscu, wydaje się, że ta wycinka ma dużo większą skalę i często znika około 50 drzew. Z naszych rozmów, które były prowadzone między innymi przez wiceprezydenta z panem nadleśniczym, powzięliśmy taką wiedzę, że można te było prace rozłożyć w czasie, żeby one nie miały teraz aż tak dużej skali. Mieszkańcy stworzyli internetową petycję, pod którą podpisało się łącznie już ponad 1000 osób. Jeżeli taka forma nie przyniesie oczekiwanych efektów w postaci ograniczenia liczby wycinanych drzew, zapowiadają protesty. Wiadomo, lasy mają trzy funkcje tak naprawdę, gospodarczą, społeczną, przyrodniczą. I w momencie, kiedy ta gospodarcza jest po prostu z nadmiarem uprawiana, czyli jest wycinana za duża ilość drzew, to ta przyrodnicza i społeczna tak naprawdę umiera, bo na przykład dla podbuczyn stoczykowych, które tam są, najgorszym zagrożeniem jest właśnie wycinanie drzewostanu bukowego. Też jeżeli chodzi o funkcję społeczną, to też ona będzie zaburzona, no bo tak naprawdę o wiele inaczej wygląda tam teraz spędzanie czasu niż wyglądało. Lasy Państwowe wyjaśniają, że o wycince drzew nie ma mowy. To prace pielęgnacyjne, inaczej nazywane trzebieżą późną drzew dojrzewających. Ma to na celu przerzedzenie drzew, które zwarły się koronami. To pozwoli na rozrost młodego pokolenia drzew i dopuści światło słoneczne innym gatunkom roślinności. Cel jest jeden i niezmienny. Zachowanie trwałości lasu. W żadnym wypadku w tamtym miejscu nie ma być żadnej inwestycji, nie ma być żadnej deweloperki czy parkingów, o których jest mowa. Tam będzie las, tak jak przez ostatnie 90 lat las był. Lasy Państwowe zapewniają również, że pozyskane drzewa będą stanowić około 10% obecnie rosnących w obrębie Bukowej Góry, co stanowi około 20 do 40 sztuk na hektar. Nadleśnictwo informuje również, że rozmiar prowadzonych prac uwzględnia przynajmniej kilkanaście lat do przodu, bo trzebież przeprowadzana jest średnio co 15 lat. Leśnicy prace mają zakończyć do kwietnia.